zdrowia, szczególnie dla normalnych. Ludzie się podniecają tymi wyborami prezydenckimi w Ameryce, no ale poza wyborami prezydenckimi, no to jest dużo innych ważnych spraw politycznie w Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No co jest jeszcze bardziej ważne? No na przykład, jeżeli słyszycie coś takiego jak kolegium elektorskie, no kolegium elektorskie, co to znaczy? No to znaczy, że jest w Ameryce jest kongres. Kongres składa się z dwóch izb, z izby reprezentantów, no i z senatu. Senat to jest 100 ludzi, 100 senatorów, po dwóch senatorów na każdy stan, także niezależnie od populacji, od ilości ludzi. Małe Rhode Island ma dwóch senatorów, Wielka Kalifornia ma też dwóch senatorów. No i jest 435 reprezentantów. No jest to proporcjonalnie do ludności. Dlatego komuniści chcą zlikwidować kolegium elektorskie, czyli w zasadzie te głosy senatorów i głosy stanów, małych stanów, przestałyby się liczyć. Byłyby po prostu małe Rhode Island, by miało nic do powiedzenia, Wielka Kalifornia by miała dużo do powiedzenia. No i wtedy absolutna większość ludnościowa by przegłosowywała. Do czego by się to sprowadzało? No do tego by się sprowadzało, że 11 stanów trzęsłoby pozostałymi 39 stanami. No bo to jest mniej więcej ta połowa ludności, no i większości tych stanów socjalistycznych, powiedzmy, by przegłosowywała 70%. No to nie jest to dobre. No ale co jest ważne? No jest ważne, że to jest 435 reprezentantów plus 100 senatorów, czyli 535 osób. Plus 3 osoby, to jest District Columbia. District Columbia, no to co to znaczy? No to jest Washington, to jest stolica, która nie jest traktowana jako stan. Komuniści chcą, żeby zrobić stolicę jako stan, no ale to wtedy, bo oni by uzyskali senatorów, uzyskaliby demokratów, no bo 150 mil, czyli 200 kilometrów naokoło stolicy, no to jest budżetówka. To są sami socjaliści, to są sami demokraci. Oni tam po prostu są przy pieniądzach, zabierają całemu krajowi pieniądze, no i rozdają naokoło stolicy pieniądze. Także urzędnicy, politycy, nie ma, mało jest tam republikanów. Republikanie po prostu wierzą w mniejszy rząd, no i mieszkają w zasadzie środek Ameryki, to jest republikański, konserwatywny, tak jak widzicie tutaj na mapie, czerwony kolor to jest środek Ameryki, niebieski to jest wybrzeże, jedno i drugie. No ale bitwa się zaczyna teraz, no miejmy nadzieję, że Trump zostanie wybrany na drugą kadencję, ale no mało na to wskazuje. To zakładając, że skorumpowany Biden i cała reszta tego oszukaństwa, on dojdzie do władzy, no to jeszcze jest jednak Izba Reprezentantów. Okręgi wyborcze w 2022 zaczynają się już dzisiaj tworzyć. No, zaczynają się tworzyć. Dlaczego się zaczynają tworzyć? No, zaczynają być zmiany. Zaczynają być zmiany, bo co 10 lat jest spis ludności. Jest spis ludności, no i wysyłają tam ankiety do ludzi, pytają się. Obywatele, w zasadzie to obywatele amerykańscy powinni głosować o Ameryce, tak? No, socjaliści mówią, że wszyscy, co mieszkają w Ameryce, legalnie czy nielegalnie powinni decydować. No ich logika jest taka, że jeżeli mieszkają gdzieś na jakimś terenie, no to od rządu federalnego należy im się, powiedzmy, pieniądze jakieś tam z tych podatków. No jest to logika dosyć idiotyczna, no bo jeżeli ktoś jest nielegalnie, to dlaczego ma być legalnie dostawać jakieś tam korzyści z tego? No ale tak jak z komunistami, logiki nigdzie nie ma. Bitwa się zaczyna, jak wspomniałem już od 1 stycznia.
prawodawcy, prawnicy, wszyscy czekają na te zmiany w tych okręgach wyborczych. I będzie to wielka sprawa dla Bidena w pierwszej jego kadencji. Na dzień dzisiejszy no to jest 222 demokratów i 211 republikanów w Izbie Reprezentantów. Także sześciu reprezentantów, jeżeli by odeszło, czy demokraci by stracili sześciu reprezentantów i zostali z 216, no to republikanie mieliby 217, no i już jest większość republikańska w Izbie Reprezentantów. W Senacie jest na dzień dzisiejszy również większość republikańska. Nic się nie zanosi. No Georgia, może jakiś dziwaczna sytuacja się stać, no ale zasadniczo chyba się nie stanie coś takiego. Przez te dziesięcioletnie spisy ludności, no to teraz po jednym reprezentancie straci Alabama, straci Kalifornia, co najmniej jeden. Illinois, Michigan, Minnesota, Nowy Jork, Ohio, Pensylwania, Rhode Island, West Virginia, zachodnia Virginia. To są stany socjalistyczne, to są stany demokratów. Ludzie stamtąd uciekają, ludzie po prostu uciekają z socjalizmu, no bo co, na czym się ten socjalizm opiera? Nawet ci, co tam pracują, no to dostają coraz więcej podatki, płacą, a ci, którzy nie pracują, dostają coraz więcej socjalu. No i ci, którzy nie pracują, no to ich tam przybywa, ale ci, którzy płacą podatki, no to uciekają. No i później się ten balans jakoś tak wyrównuje. W Teksasie, Teksas jako najbardziej taki republikański, najbardziej republikańskie stan, no znany z tych posiadania broni i tak dalej, no to będzie miał trzech więcej reprezentantów w kongresie. Floryda, no tak samo dwóch. Floryda nie ma podatków, jest bardzo przyjazna dla podatków. Tak, i Teksas tak samo. Także Amerykanie po prostu decydują się, gdzie chcą mieszkać nogami. W Ameryce nie ma meldunku, tak jak był meldunek w PRL-u. No w Chinach do tej pory jest meldunek. Chłop ze wsi nie może przyjechać do miasta i się zameldować. No to jest jeszcze jeżeli mówicie o dobrobycie, czy o demokracji chińskiej, no to pamiętajcie, że tam jest meldunek wymagany. Pięć innych stanów też uzyska reprezentantów: Arizona, Colorado, Montana, Północna Karolina, no i Oregon. Oregon to jest komunistyczny tam od Pacyfiku pod Kanadą. Przypuszczalnie Nowy Jork straci nie tylko jedno miejsce, ale dwa. I przypuszczalnie Alabama będzie miała to, co ma. Jeżeli mniejszość, jeżeli różnica powiedzmy w Izbie Reprezentantów jest tak minimalna, tak jak wspominałem, to 4, 5, 6 miejsc ma makabrycznie wielkie znaczenie. No jak oni tam kreślą te mapy wyborcze? No to są różnie w różnych stanach. Republikanie, gdzie mają po prostu rząd w ręku, no to kreślą po swojemu. Demokraci, gdzie mają władzę w swoich rejonach, kreślą po swojemu. Także to jest znane. Każdy sobie rzepkę skrobie, można powiedzieć. W 2020 roku no to było totalne fiasko. To było totalne fiasko dla socjalistów. Demokraci planowali uzyskać jeszcze więcej głosów
w Izbie Reprezentantów, bo za pierwszych wyborów Trumpa, no to złapali 47, no ale teraz przy drugich wyborach Trumpa stracili ponad 20, tak, także stracili prawie połowę tego, co zyskali. No i to wszystko to się kręci i to jest właśnie to ważne w tej demokracji amerykańskiej. Także, że ktokolwiek mówi, że powinien być stan wojenny, że trzeba by było ich złapać, powsadzać i tak dalej, no to dużo to nie da. No to trudno powiedzieć o takim człowieku, który proponuje stan wojenny, że jest kretynem, no ale można powiedzieć, że nie ma znajomości demokracji, czy nie ma znajomości Ameryki, nie ma zrozumienia tego, co to się dzieje, bo demokraci potracili dużo miejsc gubernatorów, potracili sporo reprezentantów w swoich lokalnych stanach, no bo jak się popatrzy 435 reprezentantów na 340 milionów, no to jeden reprezentant reprezentuje mniej więcej 600-700 tysięcy ludzi. No to można powiedzieć, że to jest dużo czy mało, no ale trzeba pamiętać, że w każdym stanie ten stanowy kongres, no to właśnie też ma swoich reprezentantów i oni reprezentują tam 100-150 tysięcy każdy, tak? Także na poziomie federalnym jest inaczej troszeczkę. Ta stara prawda, że każdy sobie rzepkę skrobie, republikanie kreślą sami, demokraci sami, no to no nie ma się co dziwić. Ale republikanie, demokraci po tym kreśleniu tych wszystkich map, no to na pewno będzie jakieś tam procesowanie. Nikt tego nie podważa. No bo w zasadzie to socjaliści, demokraci, no oni chcą kreślić tak, żeby te wszystkie mniejszości albo rasowe, albo językowe były reprezentowane. Dlatego na przykład w Minnesocie ta muzułmanka, ona została wybrana do kongresu jako reprezentantka Minnesoty. No dlatego, że w zasadzie tam jest 200 tysięcy Somalijczyków. No i Somalijczycy głosowali na Somalijkę, głosowali na córkę komunisty, który uciekł, chciał założyć komunizm w Somalii, to Somalijczycy go pogonili, no to rodzina wylądowała w Ameryce, no i ona teraz zaczyna wprowadzać muzułmański komunizm. No taka jest demokracja amerykańska. No Somalijczycy będą ją wybierali w tym swoim dystrykcie, no bo jest tam spora ta reprezentacja, no i nikt tam za bardzo tego nie zmieni, no ale w innych okręgach wyborczych przypuszczalnie to wszystko się zmieni. Sąd Najwyższy tam zmieniał troszeczkę to rysowanie tych map, no ale ciągle tam jednak jest w tym, w akcie praw do głosowania, że jest taka sekcja, gdzie właśnie wspomina, że zmusza rysowanie tej mapy w ten sposób, żeby ludność mniejszości językowych czy rasowych, żeby mieli proporcjonalne prawa do wyboru swojego reprezentanta, swojego człowieka. Procesowanie, no dzisiaj już socjaliści mówią, że będą się procesować, będą wszystko podważać. Jednym z prowadzących to jest taki komitet przerysowywania tych okręgów wyborczych. No i kto jest tam szefem? No szefem jest były prokurator generalny Baracka Obamy. No jeden z tych bojowników o sprawiedliwość społeczną. No i oni już teraz mówią, że po prostu będą atakować i ciągnąć wszystko do sądów. Każdą mapę będą walczyć o każdą ulicę i stawiać barykady po prostu jak w czasie wojny. No i to już się zacznie od samego początku 2020
2021 roku. W Teksasie, w Pensylwanii, na Florydzie, w Północnej Karolinie Republikanie mają większość w stanowych, w kongresie stanowym, tak, także kontrolują proces. No ale, ale w innych stanach, tam Pensylwania, na przykład demokrata ma, ma prawa weta. To się będzie troszeczkę, to się będzie troszeczkę zmieniało. No i częściowym problemem to jest pandemia, tak? Cała ta pandemia, panika. No i do tego dochodzi też to, że demokraci pchają bardzo, żeby, żeby brać pod uwagę liczbę osób mieszkających na terenie, a nie obywateli. No, denerwuje to wyjątkowo Trumpa, denerwuje to wyjątkowo 80 tysięcy Amerykanów, konserwatystów, republikanów, no bo, no bo w sumie nie po to, nie po to ktoś, ktoś przyjeżdża do Ameryki, czy ktoś się rodzi w Ameryce, żeby, no każdy, co przyjeżdża do Ameryki, ma, ma szansę, jeżeli spełni podstawowe warunki, no to dostaje obywatelstwo po 5 latach legalnego pobytu, no i dostaje obywatelstwo, dostaje paszport, jako obywatel się zgłasza, że może głosować, no i, no, no i głosuje. No i jako obywatel ma prawo brać udział w spisie ludności, no bo to jest jednak kraj, powinien dbać o swoich obywateli. No nie wiem, nie wiem, co w tym jest dziwnego. Poczekanie paru lat nie, nie jest taką, takim wielkim problemem. Dane, dane statystyczne te też, też na razie są, są przesuwane. Dużo, dużo tych kandydatów na najróżniejsze te pozycje polityczne, no też, też ma pomieszane, szczególnie, szczególnie w Virginii, w New Jersey. No ale New Jersey to jest wyjątkowy bałagan. Tak, tak, że cały ten cel, co się dzieje, no to tak można się rusza cały czas. Dodatkowym takim dziwacznym efektem ubocznym jest głosowanie kopertowe. Głosowanie kopertowe, dlatego że ludzie, którzy głosowali kopertowo, to te koperty nie są liczone dzielnicowo, no bo jest jakiś tam okręg i są pewne dzielnice, także te, te pewne rejony, także koperty to idą w inne miejsce, które jest liczone dla ludzi, obywateli, dla tych, co, co brali udział w spisie ludności, niż, niż, niż ci, którzy głosowali bezpośrednio, a Republikanie, no to tacy klasyczni, klasyczni powiedzmy konserwatyści, oni wzięli dupę w trok i poszli, czekali pół godziny, godzinę czy parę godzin, no i głosowali, tak, tak, że to, że, tak to, że to też zmieni. Dużo tych kopertowych, setki tysięcy, no to dużo wskazuje na to, że były oszustwa i koperty były wypełniane, no bo tam głosowali tylko na Bidena, nie głosowali na nikogo lokalnego, także to jest argument za tym, że to było spreparowane i w piwnicach gdzieś tam wypisywane setkami przez, przez jakichś oszustów. No to wyjdzie też, też wyjdzie na świat. Tak jak wspominałem, w 2020 roku potracili na kontrolę w wielu, wielu stanach. Republikanie, no będzie się działo, tak, będzie się działo, ale jeżeli mieszkacie w Ameryce, głosujcie na Republikanów, głosujcie na Bóg, honor, ojczyzna, głosujcie na rodzina, uczciwość i tradycja. Nie dajcie się zaszczuć, nie dajcie się oszukać, nie dajcie się sprowokować, no po prostu sprawiedliwość i uczciwość musi wygrać. No oszukaństwem komuniści za każdym razem oszukują, no ale to się wszystko rozwala z wielkim hukiem. Także zdrowia. Zdrowia. Dziękuję wszystkim, którzy głosowali dla konserwatystów, dla republikanów. Dziękuję za przyszłe głosowania. Wszyscy socjaliści, którzy głosowaliście na Bidena i całą resztę, no mam nadzieję, że kiedy będzie dla was płacić zgrzytanie zębów, no to się zorientujecie, co, co złego robiliście.
Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.